Państwo słuchają Poranka Dwójki w środę, 23 marca, w Wielką Środę, 12 minut po godzinie 8. Aneta Kopacz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. W porankach w Wielkim Tygodniu co roku jest tak, że mamy taką rozmowę, która dotyka tego, co istotne, tego, co związane z tym szczególnym czasem. Niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie, jakie mamy światopoglądy, są pytania, które warto sobie postawić i które ty postawiłaś przed swoimi bohaterami w filmie zatytułowanym Ja. To twoja nowa produkcja. Tak, to moja nowa produkcja, całkiem jeszcze ciepła, świeża, wczoraj premiera wieczorem, więc jestem u państwa w pierwszym miejscu po premierze tak naprawdę, więc jak zwykle jest mi bardzo, bardzo miło, że mogę tutaj być. Jakie ja pytania postawiłam przed moimi bohaterami? Poprosiłam, żeby opowiedzieli mi krótką historię swojego życia, ponieważ rozmawiałam z osobami chorymi. Projekt powstał w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej na temat odżywiania w chorobie nowotworowej, w związku z czym też ja podjęłam taki temat w moim filmie, ale temat jest znacznie szerszy. Nie jest to film o odżywianiu w chorobie jako takim, a o ludziach, o tym, jak żyli przed chorobą, co im choroba dała. I cytując moją bohaterkę, co ta choroba chciała im powiedzieć. I ja też o to pytałam, co ta choroba chciała wam powiedzieć, co ona w was zmieniła i co wam dała, bo też jest ciekawe, jak jednej bohaterce zadałam pytanie, co złego zrobiła pani choroba i ona się długo zastanawiała, po czym powiedziała do mnie, właściwie to pytanie lepsze byłoby, co dobrego dała mi choroba. I to był taki mój też punkt wyjścia, czy rak, choroba nowotworowa jest w stanie dać ludziom coś dobrego. I okazuje się, że tak. To jest ewidentna sytuacja graniczna. Tak. Zresztą nie po raz pierwszy dotykasz takiej sytuacji w swojej twórczości. Można byłoby powiedzieć, że to jest stały wątek różnych twoich przedsięwzięć. Od Joanny poprzez moje 600 gramów szczęścia, teraz też. No jakoś to jest tak, że te graniczne sytuacje dotykają mnie w sensie takim filmowym, to znaczy ja ich rzeczywiście nie szukam i to nie jest tak, że jestem panią reżyser, a przynajmniej na pewno się nie czuję od granicznych tematów, czy umierania, jak już słyszałam także, ale rzeczywiście takie tematy mnie gdzieś znajdują. Ostatnio słyszałam, że tego typu tematy wymagają dużej wrażliwości i takiego podejścia i podjęcia w sposób też nietuzinkowy, żeby to nie była rzeka czy morze łez wylewane na ekranie, wskutek czego ten widz będzie też poruszony, tylko żeby tak temat potraktować, który będzie wciąż poruszający i w sposób ciekawy, pokazany, poruszał nie łzami bohatera, a czymś więcej. I rzeczywiście gdzieś ludzie uznają, że ja potrafię to zrobić, więc takie tematy dostaję, ale to nie jest tak, że czuję się rzeczywiście panią od umierania i reżyserem tylko trudnych tematów granicznych, choć one rzeczywiście dają, dają pole do powiedzenia czegoś więcej i głębiej. Ta sytuacja graniczna, czyli choroba nowotworowa, jest traktowana w twoim filmie i dosłownie, bo statystyki są nieubłagane. Co trzeci z nas będzie miał, tak wynika z badań, raka. Ale to jest także symbol tego właśnie muru, który wydaje się nie do przejścia, nie do przeskoczenia. I to, co porusza, to właśnie postawa bohaterów. Co mi to daje? Co to może zmienić na dobre w moim życiu? To jest absolutnie niezwykłe. Ja ilekroć spotykam, może mam szczęście też, że spotykam wyjątkowych ludzi, ale ilekroć spotykam ludzi, którzy gdzieś doświadczają właśnie granicznej sytuacji w swoim życiu, ja zawsze mam takie poczucie, jakbym obcowała z trochę innym człowiekiem. Człowiekiem, który ma dostęp do czegoś, do czego mam takie wrażenie, być może my zdrowi, dostępu nie mamy, a może nie wszyscy zdrowi dostęp mamy. Jest w nich jakaś taka szczególna i wrażliwość, i takie zatrzymanie, takie piękne zatrzymanie. To jest niezwykłe. Po każdych takich zdjęciach wychodzę i trochę jestem w innej rzeczywistości, bo oni też i odpowiadają wolniej, i się zastanawiają, i to wszystko jest takie przemyślane, i takie...
takie refleksyjne, spokojne. To jest coś niesamowitego w tym. Oni też twierdzą, że po prostu mają czas w chorowaniu na myślenie i dochodzą do pewnych wniosków. I uważają na przykład, że przed chorobą żyli w jakiejś totalnej hibernacji, że choroba też była takim rodzajem iluminacji, przebudzenia, gdzie nagle pewne rzeczy do nich docierają i już nie chcą, to jest ciekawe, oni już nie chcą wracać do tego stylu życia i do tego wszystkiego, co było przed chorobą. Pani mówi, ja doceniam ten szok, który mi się przydarzył. Ja już absolutnie nie chcę wracać do tego, co było, bo to, co było, było niedobre. Ja żyłam w hibernacji, a teraz czuję się przebudzona. To jest ciekawe. Czasem ten czas, który jest dany twoim bohaterom, jest dosyć brutalnie dany. Jeden z bohaterów opowiada o tym, zachorował, kiedy miał 19 lat. I to była białaczka, w związku z tym przez miesiąc był zamknięty w izolatce, właściwie bez kontaktu ze światem. Mógł go sobie pooglądać przez okno i poprzez duże okno obejrzeć rodzinę, która przychodziła. Posiłki dostawał przez śluzę. Tak. To są takie brutalne formy dania czasu. No to prawda, te sytuacje są bardzo trudne. One są często, mam takie poczucie, ponad naszą ludzką wytrzymałość i godność. I co ciekawe, właśnie jeszcze dodając do tego, co powiedziałam wcześniej, ja w ogóle nie czuję, nie widzę i nie słyszę w tych ludziach ubolewania, że o Boże, jaka jestem nieszczęśliwa, czy nieszczęśliwy, poszkodowany i dlaczego mi to się stało. Film rozpoczynają słowa, dlaczego ja? Ale po chwili pada odpowiedź, a dlaczego nie? Skoro statystyki są takie, jakie są, jak wspomniałeś, co trzeci z nas najprawdopodobniej w najbliższym czasie zachoruje na nowotwór, to w zasadzie każdego z nas może to spotkać, więc to nie jest tak, cytując inną moją bohaterkę, że choroba nowotworowa dotyczy innych. Ona naprawdę nas wszystkich dotyczy i styl życia, jaki prowadzimy, coraz bardziej, lekarze na to wskazują, jest właśnie kancerogenny. W związku z czym film też jest o tym, żebyśmy, dlatego też jest tytuł Ja, żebyśmy spróbowali na przykład po projekcji, czy w ogóle znaleźć chwilę na to, żeby pomyśleć o sobie. Stąd właśnie tytuł Ja, żeby trochę nakierował widza na siebie samego, żeby znaleźć to 5 minut i zastanowił się, pomyślał, dał sobie tę chwilę. I to byłoby fantastyczne. I zadał sobie też te pytania, jeżeli ma szczęście jeszcze nie znajdować się w sytuacji granicznej. Dokładnie. Bo później jest chyba łatwiej, kiedy już się ma jakieś przygotowane, chociaż robocze odpowiedzi. No dokładnie. Też inny bohater mówi, ja miałam wspaniałych bohaterów, więc ja właściwie jakbym dzisiaj cytowała wyłącznie ich, to jest też dobrze, bo inny bohater mówi, nie wszyscy musimy zachorować na raka, żeby zobaczyć ten promyk słońca. I chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ale też przy okazji, tego filmu chcę powiedzieć, że film jest właśnie częścią kampanii, która porusza inny, bardzo ważny problem. I to jest coś, co mnie rzeczywiście zszokowało i dlaczego podjęłam się zrobienia tego tematu. Bo nie planowałam, powiem szczerze, robienia filmu, który porusza chorobę nowotworową po Joannie szczególnie. To zupełnie był ostatni temat, który myślałam, że mi się przydarzy. Ale kiedy się dowiedziałam, że całą ideą całej tej kampanii edukacyjnej jest uświadomienie społeczeństwa, że ludzie chorzy na nowotwór umierają z głodu, ponieważ są absolutnie wycieńczeni całym procesem badań i tej drogi leczenia, a nie zawsze mogą przyjmować normalne posiłki, to stwierdziłam, że no coś jest nie tak, że trzeba coś z tym zrobić, tym bardziej, że możemy z tym zrobić coś, ponieważ wtedy, kiedy ludzie nie mogą jeść, mogą wciąż odżywiać się w sposób tak zwany specjalistyczny, medyczny. I wiele z nich nie ma świadomości, że tak powinno być, że gdzieś to żywienie specjalistyczne powinno być włączone na jak najlepiej, jak najwcześniejszym etapie ich drogi leczenia. I to mi się wydało to było takim właściwie impulsem do tego, że jest do zrobienia ważna robota i w takim razie trzeba ją robić i nie patrzeć na to, czy znowu taki temat, czy inny, tylko trzeba zrobić coś dobrego dla ludzi. I tak to potraktowałam.
To jest nietypowy dokument, ponieważ dzień po premierze można go zobaczyć w internecie, tak, legalnie na portalu YouTube. Wystarczy wpisać Aneta Kopacz i tytuł, czyli ja. I warto go obejrzeć nie tylko dla samego tematu, ale i formy. Przepiękne zdjęcie Michała Gruszczyńskiego. I też sposób narracji. My bohaterów poznajemy bezpośrednio dopiero w samym finale. To mogę to tyle zdradzić. Wcale nie pojawiają się na samym początku. To dlatego, że to, co mówią, jest najważniejsze, a nie oni sami? Czy to, co widać w kadrach, jest bardzo istotne? To ja bym jeszcze trzecią odpowiedź znalazła. Bardzo chciałam, żeby widz, oglądając film, skupił się na sobie. Bo myślę sobie, że gdzieś tak naprawdę, jeżeli nawet nie mamy w swoim życiu żadnych doświadczeń nowotworowych własnych czy w rodzinie, to na tyle uniwersalne słowa padają z ust moich bohaterów, że jak już przejdziemy przez ten pierwszy etap filmu oczekiwania na twarzy bohaterów, przejdziemy przez to dzielnie i że tak powiem, zdamy sobie z tego sprawę, że ich po prostu nie będzie, a przynajmniej na razie ich nie będzie, to szybko zagłębiamy się w sobie, to szybko ci bohaterowie zaczynają być nami i to my wybrzmiewamy w ich słowach. I taka była moja intencja, żebyśmy zaczęli siebie widzieć w nich i w tym, co oni mówią, bo jest to, myślę, bardzo uniwersalny przekaz. A czy ten film ciebie zmienił? Czy był taki moment, gdzie poczułaś, że i ty musisz sobie inaczej odpowiadać na pytania, które są stawiane w tym filmie? Tak, jak mnie każdy mój projekt zmienia, bo każdy jest ważny i każdy w efekcie daje ważne wnioski, ale potem gdzieś rzeczywiście i ja się w tym pędzie życia gubię i przyjmuję kolejne zadanie. Jakoś trochę jest tak, że na mnie spadają zadania dość niewykonalne w czasie. I za każdym razem rzeczywiście pędzę. I ten pęd, który jest obecny w filmie ja, jest także obecny w moim życiu. Ale tym razem rzeczywiście postanowiłam, że tak już nie może być. Że to jest za dużo. Ja naprawdę już tak nie chcę. Ja nie chcę tyle, nie chcę tak. Ja chcę po prostu spokojniej i ciekawiej przez to, bo w tym pędzie tyle rzeczy nam się gubi, tyle rzeczy nam umyka. I to też jest, myślę, interesujące, bo ilekroć rozmawiam z kimkolwiek i zaczynam ten wątek poruszać, każdy z nas narzeka na to, że co to za pęd dziki dzisiaj jest, po co my tak gonimy i do czego tak naprawdę do czego tak gonimy i czy naprawdę to wszystko nam jest tak bardzo potrzebne. I gdzieś finalnie każdy odpowiada, nie, ja tak nie chcę, ale wszyscy w tym uczestniczymy. Ja nie chcę już w tym uczestniczyć i mam nadzieję, że po tym projekcie trochę zwolnię i no zwolnię, zatrzymam się. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Warto zatrzymać się na 16, ponad nieco ponad 16 minut i obejrzeć te pierwsze 18. Ponad 18, tak, tak. A to widzisz, to czas to biegł tak szybko, że wydawało mi się nawet, no to że mniej. Super. To jest też przykład takiej pracy chyba, jak to się mówi, work in progress, ponieważ wiem, że zastanawiacie się nad wersją, która byłaby nieco inaczej zmontowana, pokazywana na festiwalach. Ja myślę, że warto byłoby pokazać ten film szerzej, rzeczywiście na festiwalach. On wymagałby wtedy przemontowania i jeszcze na pewno więcej pracy. Ta decyzja należy do producenta, więc mam nadzieję, że podejmiemy takie rozmowy i wtedy faktycznie może byłoby warto zrobić coś, co byłoby bardziej wersją festiwalową filmu. Przed tobą po intensywnym okresie, właściwie nieludzkim i nierealnym, bo zdradźmy to, film powstawał przez miesiąc, 3 dni. Tak, miesiąc, 3 dni, wszystko, zdjęcia, no właściwie research taki dokumentalny też, czyli taka dokumentacja bohaterów, wszystko w tym było, czyli dokumentacja, zdjęcia, montaż, komponowanie muzyki, postprodukcja filmu, wszystko zamknęło się w miesiąc i 3 dni, tak, to była katorżnicza praca rzeczywiście. Teraz odpoczynek, a później? Teraz odpoczynek, a później zobaczymy. Na razie nie wiem. Na razie chcę chwilę rzeczywiście odsapnąć. Ja się przygotowuję też do filmu fabularnego. No właśnie. I przedtem muszę naprawdę zebrać siły. To znaczy, że gdzieś już ten pazur dokumentalistki na razie chcesz schować, zająć się wykreowaną historią?
Czy wiesz, poeksperymentować? Bo to jednak jest pewne przejście i to są takie dwa światy. To są kompletnie filmowe. Dwa światy. I ja właśnie, to jest tak, że ja chyba nie potrafię jednego zamienić na drugi. Ponieważ to są dwa tak skrajnie różne światy i obawiam się, że oba mi są potrzebne do życia. Więc to na pewno nie będzie tak, że zamienię dokument na fabułę. Ja zresztą, może teraz się tutaj narażę paru osobom, mam takie poczucie, że tylko robiąc dokumenty i będąc tak blisko życia, można robić dobre filmy fabularne, więc mam nadzieję, że nie odejdę nigdy od dokumentu. Zresztą nigdy fabuła nie da mi tego dreszczyku niepewności, który daje dokument. To jest i fascynujące, i oczywiście przerażające, bo jak reżyser wchodzi na plan i nigdy nie wiadomo, co będzie, to też nie jest, nie daje to poczucia bezpieczeństwa projektu, ale z drugiej strony jest też niesamowicie fascynujące, bo zdarzają się rzeczy, których się naprawdę nie spodziewamy. I tego się w fabule, myślę, jednak w takim stopniu osiągnąć nie da. Ale jest chyba tak, że to doświadczenie dokumentalne pozwala później wykreować bardzo wiarygodnych bohaterów i te historie. I na odwrót, niejednokrotnie dobre dokumenty oglądamy tak, jakby to były fabularne historie, bo poza tymi realnymi bohaterami jest też uniwersalne przesłanie. Aneta Kopacz, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję film bardzo. Ja można oglądać w internecie. Zachęcamy do tego. Ja trzymam kciuki za tę wersję festiwalową. W imieniu całego zespołu i swoim życzę tobie wszystkiego dobrego, ponieważ już zbliżają się święta, odpoczynku i do zobaczenia. Ja również szybko. Dla państwa tego samego. Do zobaczenia. Nie wiem, czy aż tak szybko, no bo pamiętaj, że mam zwolnić, ale na pewno do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie.